Od pewnego czasu twoim trenerem jest Zygmunt Gosiewski. Obecnie przygotowujesz się do swoich kolejnych pojedynków pod jego okiem. Pan Zygmunt jest również trenerem Maćka Zegana. Często przygotowujecie się razem, również w twoim gymie. Czy możesz powiedzieć kilka słów na temat współpracy z trenerem Gosiewskim oraz tych wspólnych przygotowań z Maćkiem Zeganem? Z Zygmuntem znamy się już x czasu. Tak naprawdę jest to jeden z trenerów, który zna mnie i mnie poukładał w mojej całej karierze amatorskiej, jeszcze za czasów amatorskich, z juniorów przechodząc do grupy seniorskiej w Wrocławskich Gwardian, był właśnie trenerem, z którym naprawdę masę żeśmy przepracowali czasu, masę żeśmy z sobą spędzili, także naprawdę bardzo mnie dobrze zna. I tutaj tak naprawdę nasza współpraca teraz w tym etapie to jest tylko kwestia przypomnienia sobie tego, co mamy, wydoskonalenia temu. Jest to trener, który tak naprawdę mimo swojego stażu, swojego doświadczenia, on cały czas szuka, cały czas się rozwija w tym, cały czas zagląda i z nami na tyle i na tyle mogę mu się otworzyć, że jeszcze poukładamy to wszystko i mam nadzieję, wierzę w to, że tak będzie, że jeszcze osiągniemy wspólny cel. No, Maciek też jest zawodnikiem wywodzącym się z Gwardii, na pewno no, tak samo jak ja, tak samo i Maciek. Znamy się z Zygmuntem x czasu, kupę razem żeśmy rzeczy przeszli. No, wydaje mi się, że Maćka też, Zygmunt potrafi, no, zna go na tyle, że wie co mu potrzebne, że wygrywa te pojedynki i Maciek cały czas pokazuje klasę. No, to, że my też razem trenujemy, razem pracujemy, ja wierzę gdzieś tam głęboko w środku, że z Maćkiem i z tą elitą tutaj wrocławską, że jeszcze uda nam się nawet zrobić we Wrocławiu dobry boks, stworzyć grupę opartą grupą zawodową, ale również perspektywy dla młodzieży, dla ludzi, którzy będą się bawić w sport, w boks i będzie to lekcja taka, jaka na przykład, znaczy, że boks będzie dla ludzi czymś takim, jak jest właśnie w Stanach, w Anglii, że ludzie przychodzą się bawić w ten sport, że nie kojarzą tego z czystą patologią, z czymś, co jest złe, z czymś, co się czymś, co jest okrutne, wręcz przeciwnie. Przychodzą ludzie, którzy wspaniale spędzają czas, bardzo przyjemnie się męczą, zapominają o stresie, zapominają o codzienności, o tym, że się kłócą z szefem, z kolegami w pracy, z żonami w domu i z wszystkimi dookoła. Tutaj przyjdą na tą chwilę, godzinę, dwie, przyjemnie się zmęczą, zapomną o całym codziennym trudzie. I to chcę dawać ludziom właśnie poprzez tą dyscyplinę, bo to jest piękne tak naprawdę. No, jeśli przy tym jeszcze będzie można nawiązać do jakiejś młodzieży, która się znajdzie, stworzy im się warunki, to też będzie piękne i fajne i może gdzieś tam za jakiś czas ktoś zaczepi mnie, czy Maćka, czy no, na ulicy, że powie dziękuję trenerze, fajnie, coś tam osiągnę. Zobaczymy, no, czas pokaże. No, są pewne rzeczy, których zawsze, no jak to się mówi, za pieniądze nie kupisz, ale są pewne rzeczy, które możesz w życiu stworzyć, które cię mogą spotkać i są to chwile, rzeczy, które za pieniądze no, nie jesteś w stanie kupić i tego sobie życzę, tego bym chciał w życiu spotkać, już nieraz spotkałem, ale jeszcze kupę energii we mnie drzemie, mam nadzieję, że mi się jeszcze uda w życiu to zrealizować. Wspomniałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że jesteś uzależniony od boksu. Jednym z przejawów twojego uzależnienia jest również klub, w którym się w tej chwili znajdujemy, Red Corner. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na temat tego, jak ten klub funkcjonuje, jak się rozwija? No właśnie, choćby nawet mam doświadczenie na tym klubie, gdzie 3 lata temu, niespełna, bo 2,5 roku tak naprawdę ten klub istnieje. Widzę, co się dzieje, jak ludzie tutaj pracują, jak tutaj przychodzą, jaki klimat się tworzy. Po prostu trzeba ludziom dać miejsce, w którym po prostu przyjemnie przyjdą i spędzą czas. Moim celem jest sieć takich klubów o otworzenie, a tak naprawdę przy tym danie młodzieży właśnie stworzenie takiej bazy, stworzenie grupy zawodowej, no zobaczymy, jak to się, z czym to się będzie. Ja wiadomo, że to się je, bok zawodowy jest biznesem. No,
ja tak naprawdę boksuję nie ze względu na pieniądze, bo naprawdę przy klubie bardzo dobrze, świetnie się utrzymuję i jest to moja jakaś recepta na życie. Także czuję się jeszcze niespełniony w sporcie i chcę osiągnąć, chcę się spełnić, chcę spróbować, żebym nigdy sobie nie miał czegoś do zarzucenia, aczkolwiek potem, że było ciężko, że okrzyknięto mnie bardzo trudnym człowiekiem, bardzo trudnym charakterem, ale nie wydaje mi się, na razie widzę wszystko w dobrym kierunku, jak sobie z tym wszystkim radzę. Przy tym klubie też powstała, otworzyłem fundację Blue Corner, która również zaangażowali się właśnie ludzie z klubu, ludzie pośredni, znajomi, kolegów, to idzie bardzo dużą drogą łańcuchową i tą fundację stwierdziliśmy, że poprzez taką fundację może komuś się wydać to jest za śmiesznie, ale hasło pozytywnie nakręceni. Zaczynamy od zbiorów nakrętek po plastikach i tak naprawdę od września sam widziałeś, jak zaprosiliśmy cię do szatni, ile tych nakrętek się znajduje, już jest pół szatni zawalone, jest przeszło tona, także na pewno jest to miłe i niewiarygodne, jak ludzie przenoszą garstkami po trzy, po cztery nakrętki. Tutaj szkoła, ludzie, nawet dane już dzielnice, rodzice ludzi, którzy przychodzą do nas z klubu, którzy jakoś się tam z nami utożsamiają, zaangażowali szkoły, zaangażowali swoich sąsiadów i są wielkie zbiory tych nakrętek. Te nakrętki zostaną przeznaczone na dzieci z chorobami nowotworowymi. Także niebawem też coś z tym się zrobi i wydaje mi się, że zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Na początku lipca udało mi się też zrobić takie małe show pod wrocławskim Kamieńcu Wrocławskim, bo widzę, że ci już zawodnicy tutaj, którzy do mnie uczęszczają, rwą się do walki i chcą walczyć. I naprawdę zrobiliśmy taką może małą, ale śmieszną galę, takie show, ale wypadło to na fantastycznym poziomie. Ludzie się fantastycznie bawili, a zawodnicy, którzy tak na co dzień pracują, chodzą do szkoły i tego podeszli tak do tego poważnie, dali tyle radości, że naprawdę można i naprawdę niczym nie odbiegało, patrząc na nasze, nikomu nie ujmując, na nasze gale, które są odbywane u nas w kraju, czy gdzieś nawet na innym tym, nie żebym sobie jakoś uchlebiał, ale naprawdę młodzież chce, oni po prostu wychodzą i walczą. Byłeś dzisiaj świadkiem nawet na treningu, ja jak koledzy, są to lekarze, doktorzy, no naprawdę bardzo wykształceni ludzie, którzy po prostu przychodzą właśnie tutaj poboksować, jak oni poważnie do tego podchodzą. I właśnie to jest przyjemne, to jest fajne, to jest fantastyczne, że znajdują na to czas i to bym chciał robić, to do mnie przemawia i wiem, że to będzie miało jakiś sukces bez względu na wszystko i chciałbym właśnie nawet na bazie fundacji zorganizować, może za miesiąc tutaj zobaczę, jak ze szkołą się uda zorganizować jakąś właśnie przeznaczenie tych nakrętek na szpital właśnie dzieci chorych na nowotwór. Jeszcze myślę, wydaje, że jakąś akcję zrobimy, jakiś koszulek, rękawic, no jakąś może przysłowiową złotówkę. Zobaczymy, jest pomysłów wiele, także ci zawodnicy, którzy u mnie startują, na pewno też będą chcieli pokazać jakieś fajne show, zrobić, może niekoniecznie pod oficjalnymi walkami, ale ogólnie tak jak to się odbyło w Kamieńcu, po prostu był sędzia w ringu, który prowadził walkę, a publiczność oceniała ocenę i tu się wszyscy fantastycznie bawili, kto więcej oklasków dostał, ten po prostu wygrał i naprawdę było to przecudowne, przefajne i na tym to polega, żeby się wszyscy bawili, a nie sztucznie się nakręcali i jakoś źle życzyli do tej dyscypliny przy takich okolicznościach. Wydaje mi się, że to jest pozytywne i fajne.